Dzisiejsze danie inspirowane jest moją przygodą w kulinarnym programie MasterChef. To właśnie pasztet z ryby słodkowodnej i boczku dał mi do niego przepustkę. Pasztet z suma milickiego i boczku jest prawdziwą fuzją smaków, a do niego przygotuję ciekawy dodatek, konfiturę z czerwonej cebuli. Do tego danie potrzebuję filet z suma, surowy posiekany boczek, posiekaną cebulę, imbir, gałkę muszkatołową. Wcześniej również przygotowałam sobie klasyczny bulion warzywny. Potrzebuję go około 2 litry. Wyciągnęłam z niego również korzeń marchewki oraz korzeń pietruszki. Zacznę od podgrzania mojego bulionu warzywnego. Wlewam go do garnka i czekam, aż się zagotuje. Kiedy mój bulion zawrze, wkładam suma do garnka. Teraz podsmażę sobie boczek z cebulą. Rozgrzewam patelnię i dodaję tutaj pokrojony boczek. Czekam, aż tłuszcz się wytopi i dopiero wtedy dorzucę cebulę. Przesmażam chwilę cebulę z boczkiem i czekam, aż mój sum się ugotuje. Sum i boczek są już gotowe. Mogę je ściągnąć z płyty i poczekać, aż wystygną. Sum już ostygł. Muszę tylko ściągnąć z niego skórę. Sum jest rybą, która idealnie nadaje się na pasztet. Ma tłuste, delikatne mięso i jest pozbawiony ości. Sum jest ugotowany, dlatego łatwo się usuwa z niego skórę. Przygotuję sobie teraz wszystkie składniki, które zaraz zmielę w maszynce. Do boczku przekładam suma. Wykorzystam jeszcze korzeń marchewki i pietruszkę i przepuszczę na koniec kromkę chleba. Do mojej masy dodaję jajko oraz 2-3 łyżki słodkiej śmietanki. Teraz mogę wymieszać całą masę. I ją przyprawić. Potrzebuję solidną szczyptę imbiru, około 1/4 startej gałki muszkatołowej. Bezpośrednio do pasztetu. A na koniec sól oraz pieprz. Wszystko mieszam. Pasztet upiekę w blaszanej foremce, którą wyłożę sobie plastrami pancetty. Jeżeli nie macie pod ręką pancetty, możecie użyć słoniny, surowego boczku, nie ma to znaczenia. Daję około 3 plastry i całą masę przykładam bezpośrednio do foremki. Rozsmarowuję równo moją masę w foremce. Kilka razy wstrząsnę o deskę, żeby masa lepiej się ubiła. Wyrównam powierzchnię. Mój pasztet teraz trafi do piekarnika. Ustawię sobie temperaturę na 180 stopni i 35 minut. Pasztet ląduje do środka.
A w międzyczasie przygotuję bardzo ciekawy dodatek. Będzie to konfitura z czerwonej cebuli. Poza czerwoną cebulą potrzebuję jeszcze kilka suszonych śliwek, anyż gwiazdkowy, korę cynamonu. Do wszystkiego dodam jeszcze ocet balsamiczny i miód. Pokroję sobie teraz czerwoną cebulę. Potrzebuję jeszcze 4-5 suszonych śliwek. Pokroję je na paseczki. Jeszcze 2 gwiazdki anyżu i korę cynamonu. Zabieram moje składniki i będę je teraz smażyć. Rozgrzewam sobie patelnię. Wlewam oliwę z oliwek, tak około 1-2 łyżki i czekam, aż się podgrzeje. Bezpośrednio na podgrzaną oliwę wrzucam cebulę, śliwki, anyż oraz cynamon. Chwilę to teraz muszę przesmażyć. Widzę, że cebula powoli mięknie, dlatego mogę dodać miód, ocet balsamiczny. 2 łyżki miodu. Lekko obniżę temperaturę, żeby miód zbyt szybko się nie skarmelizował. I jeszcze ocet balsamiczny. Na tą ilość około 3-4 łyżki octu. Wszystko zamieszam i będę tak dusiła 20 minut. Pasztet będzie piekł się około 23 minuty, także jedno i drugie praktycznie skończę na czas. Konfitura gotowa. Przełożę sobie konfiturę do słoika. Jeszcze kromka chleba. No i on, pasztet. Już upieczony. Gorący pasztet wyciągam na deskę. Ponieważ na górze był boczek, powinien nam łatwo wyjść. I gotowe. Pasztet z suma mielickiego i boczku, do tego konfitura z czerwonej cebuli, no i oczywiście kromka chleba. Mam nadzieję, że to danie zainspiruje Was do eksperymentowania z rybami słodkowodnymi i pozwoli odkrywać ich smak na nowo.